No, tak wiem, wiem, iteratory, nie? A mówiłem, że będą lampdy. Będą po iteratorach, naprawdę. Zapraszam. Na początek podzielę się z wami pewną refleksją. Taką nie tyle programistyczną, co z dziedziny takiej edukacji języka, no w tym wypadku języka programowania, ale też pewnego procesu, na który się czasem napotyka. Myślę, że nie tylko ja tego doświadczam i myślę, że nie jest wstydem przyznanie się do tego. Więc pozwólcie, że tak trochę przeczytam, bo sobie napisałem. Otóż przeglądając różne strony, podręczniki, nigdzie nie spotkałem jakiegoś takiego ultraprecyzyjnego wyjaśnienia tego, co tu za chwilę y, będę próbował nieudolnie pokazać. Wszędzie są jakieś niedopowiedzenia, jakieś nieścisłości definicyjne, wszędzie aż prosi się o zestaw pytań. Jestem pewny, że twórcy tych wyjaśnień nie odpowiedzą jasno na pytanie, czy osoba, która się uczy i nie spotkała się nigdy z tym zagadnieniem, w ogóle zrozumie, co do niej mówimy. Czasami mam wrażenie, że właśnie tworząc jakieś materiały, dokładnie ten jest problem, że nie próbujemy wczuć się w skórę osoby, która pierwszy raz w życiu coś takiego słyszy, widzi i będzie to dla niej zderzenie ze ścianą. No ale chyba tego nie da się uniknąć. Niemniej, C niekiedy jest w mojej ocenie tak abstrakcyjny, że po prostu sprawia dużą trudność poznawczą. Praktyka pokazuje, że pewne rzeczy trudniej opisać, a łatwiej zrozumieć, czym są, poprzez prezentację tego, co robią. W procesie edukacji nieraz zdarzało mi się, i nie wstydzę się tego powiedzieć, najpierw zobaczyć, jak coś działa, i nie do końca to rozumiejąc, a nawet nie potrafiąc tego wyraźnie od samego środka opisać, zastanawiam się nawet, czy jest to w ogóle konieczne zawsze, bo chyba nie. A potem powoli i po pewnym czasie. Pojawiało się takie: A, dobra, już wiem o co chodzi. Zgłębiłem jakiś tam sens, działanie, istotę tego, co tu się wyprawia, no tak później. Wielu uczniów korzysta na przykład ze wskaźników, ale do końca nie umie o tym opowiedzieć, co tu właściwie się dzieje. Ale z czasem, naturalnie, staje się to dla nich zrozumiałe i ucząc sam, sam innych, muszę w pełni zrozumieć to, czego uczę, ale właśnie nie zawsze jest to dostępne od ręki. Jeżeli na taki problem napotkacie, to myślę, że nie jest to coś, co jest powodem do jakiegoś tam wstydu. No pewnie są jacyś ludzie, którzy rzeczywiście w lot rozumieją naprawdę wszystko, ale myślę, że to nie jest duża ilość ludzi. Podobny problem, podobny mechanizm, napotkałem właśnie ucząc się o dzisiejszym temacie, czyli o adaptatorach iteratorów nawet już samo to pojęcie trudno jest wyjaśnić tak o po prostu ponieważ nigdzie nie znalazłem też takiej bezpośredniej próby jasnej definicji wszędzie są jakieś takie krótkie szczątkowe zdania, jakby pojęcie adaptator, w ogóle każdy powinien rozumieć na starcie nie? jest tam jeden opis, drugi kurs, trzecia książka i no tutaj mamy prawda, adaptator literatorów szukam po całym, gdzie tu, co to ten adaptator, nie, nie ma znalazłem tylko definicję adaptacji no i tak drogą pokrętnego patrzenia, jak coś działa, co znaczy słowo adaptacja, gdzieś tam intuicyjnie człowiek zaczynał wyczuwać o co im chodzi, bo wprawdzie widzę co robi dana funkcja, no to proste, jak widzę co zrobiła i rozumiem, ale próbować to teraz wyjaśnić od strony jakiejś teoretycznej, opisać językiem, który dopiero co przeczytałem i jeszcze nikt mi nie wyjaśnia, co się kryje za danym pojęciem, robi się dosyć duży problem. I taki problem możecie spotkać nie tylko tu teraz, ale w ogóle, bo to Coś może być dla mnie już zupełnie nie problemem, ale dla Ciebie, y, ucząc się na przykład pierwszy raz o nie wiem wektorze, może być to dla Ciebie dużą barierą. Y, przeczytam jeszcze ten kawałek, dokończę te nasze myśli początkowe. Zatem, to, z czym się za chwilę spotkamy, to jest raczej definicja poprzez opis działania. To trochę tak, jakby. Bardzo doświadczeni programiści tworzący język zrealizowali zrozumiałą tylko sobie głęboką abstrakcję. Wpierw napisaną i działającą, a dopiero potem opisali teoretycznie to, co tam wymyślili. Tak jakby dorabiali trochę terminy do tego, co rozumieją poprzez doświadczenie, wiedzą jak działa, a teraz trzeba jakąś teorię do tego dorobić, żeby jakoś to sprzedać. No, to są te problemy. Takie mam czasem wrażenie, to tylko tak się z wami dzielę. Może się mylę. Te nowe rzeczy trudno jest tak nauczyć się po prostu kolejnym osobom, szczególnie gdy nie posiadają takiego doświadczenia, które sprawia, że język nie tyle się zna, co dogłębnie rozumie, nim się wręcz myśli. No tak, bo dla mnie język jest czymś żywym i wymaga sam w sobie pewnej dojrzałości i rozumienia. Dlatego bogactwo języka faktycznie zmienia myślenie, a tym samym osoba rozumiejąca język głębiej się nim wyraża. Pełniej opisuje to, co myśli. Jestem pewny, że moje wyobrażenie tego, co mogę napisać w tym języku, jest płytkie, i to mówię szczerze, w porównaniu do wyobrażenia tych ludzi, co ten język tworzyli i posługują nim się po prostu z rozmachem i obficie i non-stop. I taka wyobraźnia, Jakie bogactwo języka, to jest takie zdanie, które fajne. Myślę, że możecie się na nim zastanowić, że taką mamy wyobraźnię, jakie mamy bogactwo języka. Wydaje mi się to takie nawet oczywiste. No bo wyobraźnia, nasze słowo, nasze myśli, nasza konstrukcja tego, co nazywamy słowem właśnie w głowie, tworząc się, jest na tyle szeroka, na ile bogaty jest mój język i jego rozumienie. Nie? Obrazy bowiem poruszą tylko zmysł wzroku, a język istotę rzeczy. Również język C++ oczywiście zawężając się tylko do świata manipulowania komputerem i tworzenia rzeczy, które mogę stworzyć mając komputer. Zacznijmy od tych adaptatorach. Otóż wiemy już co to jest iterator w takim najprostszym wyobrażeniu, to jest taki Wskaźnik, rozbudowany wskaźnik na element, który znajduje się wewnątrz jakichś kontenerów STL-a. Tymczasem, teraz chciałbym opowiedzieć o iteratorach wstawiających czyli pewnych iteratorach, które mają konkretne jakieś działanie. Troszeczkę w inny sposób na nie spojrzymy. To też są jakieś iteratory, ale nie takie, które gdzieś tam przywijały się wcześniej. Nie takie, nie tylko wyobrażeniowo, one mają w ogóle swoją własną klasę, są inaczej podefiniowane. Ale nawet gdybym teraz wam to pokazał, gdzieś tutaj wziął źródło C i tu przyjrzał się wszystkim definicjom, przejrzał wszystkie pliki źródłowe, nagłówkowe, prawdopodobnie przy pierwszym kontakcie z tym zrobiłoby to tylko większy zamęt. Sam wiem, bo pierwszy raz jak takie rzeczy widziałem, to po prostu co ja patrzę, nie? Co to jest. Zatem. Dotkniemy tego wszystkiego właśnie tak poprzez proste przykłady, gdzieś tak delikatnie to analizując. Tutaj też w komentarzach popisałem pewne rzeczy, które być może wam gdzieś tam później przy lekturze ułatwią jakieś takie zbliżenie się do tego. Zobaczcie, mamy tutaj wektor. Wektor, nazywałem mix, proste inty w środku jak najprostszy kontener. Taki kontener wiemy, że ma możliwość dodawania czegoś na koniec. To jest metoda pushback i ta metoda pushback sama w sobie z iteratorami nie ma nic wspólnego. Chciałbym teraz ten moment dodawania do, do kontenerów jakoś powiązać z iteratorami. To znaczy chciałbym y, troszeczkę zmienić myślenie o iteratorach nie tylko jako uchwycie do elementu ale jak pewnej funkcjonalności takiej. I tutaj przychodzi mi z pomocą taka nowa funkcja back inserter. Ta funkcja to jest właśnie taki element adaptatora iteratorów, czyli pewnej funkcji, która pozwala mi um, używać iteratora trochę inaczej. Tak naprawdę ten back inserter w praktyce doprowadzi do tego samego, jakbym używał pushback. ale korzysta z iteratorów i dzięki tego Dzięki temu y, mogę go łączyć na przykład z algorytmami, z tymi różnymi copy, move, transform czy forage, które widzieliśmy na lekcji wcześniejszej i może stać się y, bardziej elastycznym narzędziem, które będę mógł na przykład wykorzystać w tych lambdach, o których już będzie w następnym odcinku. Więc może tak po kolei popatrzcie. I tutaj mam ten back inserter, taka nowa dziwna funkcja. Ona jako argument dostaje kontener x, i ta funkcja jest tak sprytnie stworzona, że ona wie, że coś będzie chciała tutaj, że będę miał możliwość dodania czegoś na koniec kontenera X. Ale tu na razie nic nie dodałem. Sama ta Inserter, bowiem coś tam jakby zwraca. I ona mi tu zwraca, ja sobie to nazwałem it iterator. Dałem typ auto i tu wyświetlę za chwilę ten typ. Co to jest ten typ, ten typ it? Zobaczcie, odpalmy to. I tutaj będziemy mieli trochę to potrwa, bo pierwsze uruchomienie z reguły mam już odpalone. I zobaczcie, tu wyświetlę sobie ten typ. Type ID już znamy i popatrzcie. Back-inserter, iterator. To, czym ta funkcja back-inserter jest, to jest taki mechanizm dodawania do kontenera, ale tu jeszcze nic nie dodałem. Ale sama ta funkcja jest specjalnym iteratorem, takim trochę innym, bo to jest inny typ niż iterator, który do tej pory znaliśmy. Ale to jest taki inny iterator. W pewnej abstrakcji to jest dalej iterator, ale trochę inny, który sprawia, że zawsze będzie coś dodane na koniec kontenera, jeśli ten iterator wykorzystam. A tu już za chwilę go wykorzystam w linijce, którą teraz widzicie podświetloną. I ten iterator zakłada, że kontener ma możliwość dodawania na koniec. Ten iterator ma typ back insert iterator, czyli wstawiacz, iterator wstawiający. Wstawiający w tym wypadku na koniec. I żeby wstawić coś na koniec kontenera X, oto mogę to zrobić właśnie w ten sposób. Zobaczcie. To jest back inserter od X równa się 100. Co się teraz stanie? Ano właśnie wewnętrznie tutaj w tym kontenerze zostanie do ostatniego elementu, bo ten back inserter zwraca mi zawsze, iterator, taki, żebym mógł wstawić na końcu kontenera X jakąś nową wartość. A więc. Trochę to przypomina tu w komentarzu, tak jakbym sobie wziął jakiś iterator, wstawił tam stówkę i przesunął się dalej. Taki wewnętrzny mechanizm, to taka funkcja. I tutaj ta setka zostanie dorzucona do pustego wektora. Przejdźmy jeszcze dalej do tej linijki tutaj i dodajmy jeszcze dwusetkę. A teraz wyświetlmy ten x. I zobaczcie, jest setka, i jest dwusetka. 200 na końcu, bo back inserter ciągle dodaje gdzieś na koniec. Ktoś powie teraz, no ale to po co po co to pushback można było robić? No tak, ale właśnie pushback nie jest iteratorem, a my potrzebujemy iteratorów dla wielu algorytmów. Zauważyliście na lekcji wcześniejszej, że na przykład algorytm kopi potrzebował iteratorów, by określić jakiś zakres kopiowania itd. Tak no właśnie. I to, zobaczcie, będziemy teraz właśnie wykorzystywali tutaj sobie x powiększę bo będę kopiował zawartość x do samego siebie skopiuję to co jest w x i dodam jeszcze raz do siebie i dlatego od razu sobie tutaj powiększam rozmiar metodą rezerw czyli rezerwuję sobie pamięć dla mojego wektora dwa razy większą niż jest obecnie i tu zobaczcie tu mamy algorytm kopii. i właśnie tu potrzebne są iteratory na przykład iterator zakresu od do, i to jest moje źródło x begin x end czyli to będę kopiował gdzie będę kopiował a no właśnie i tu po, normalnie powinien być iterator gdzie mam to zacząć wstawiać i tu mam właśnie iterator tego końca i ta sprytna sztuczka sprawi że ten back inserter to nie jest pushback to jest właśnie coś trochę innego. To coś sprawi że te elementy które już były będą kopiowane na końcu tego samego kontenera, czyli kiedy go wyświetlę po całym takim um, uruchomieniu tej kopii, to będę miał 100-200 i ponownie skopiowane 100 200. Na koniec dodawałem nowe elementy, bo ten back inserter, ten iterator wstawiający, ten adaptor, adaptator iteratorów, wykorzystuje iteratory wstawiające, żeby dodawać coś na końcu. Ale właśnie wykorzystuje iteratory, bo te iteratory są takim ogólnym narzędziem dla wszystkich kontenerów, do wstawiania czegoś do nich. No i pewnie teraz właśnie macie taki mały ład. E, what? What? Właśnie o tym mówiłem na początku tego odcinka, to co tam czytałem z wami. Nie martwcie się. Wiecie, jak działa? Zrozumieliście, co zrobiło? Na początek wystarczy. Każde kolejne użycie, każda kolejna refleksja, każde przeczytanie kolejny raz definicji, każde dorywanie się do jakiegoś przykładu, który coś robi, i będzie takie coraz większe. Aha, dobra, nie, no to okej, okay, to w sumie, no tak, to jest proste. no Potrzebowali literatora, który by dbał o to, że zawsze, no, nie, no dobra, dobra, to się staje proste, bo tak działa. Znaczy pogłębiam skalę uniwersalizmu, dobra, rozumiem. Mogę myśleć o tym wszystkim bardziej abstrakcyjnie, tutaj kopia, tu, a dobra, dobra to się staje proste. Chociaż na początku naprawdę taki nie jest. No to zobaczmy, co tam jeszcze można zrobić. Teraz mamy kolejkę o dwóch końcach, jakieś tam elementy. Nie wiedzieć czemu nazwałem ją zbiór 1. Ne, może się pomyliłem. Nieważne. I wektor, który jest set 2. I teraz zobaczcie, co zrobię. Wykorzystam sobie elementy z set 1, aby je powstawiać do set 2. Zobaczcie, mam zupełnie różne kontenery i algorytm transform, no, funkcję ogólną dla, działającą na kontenerach. Typy obu tych kontenerów są takie same, więc nie będzie problemu z włożeniem elementów jednej z drugiej, ale ja nie dość, że je tam powkładam, to jeszcze je jakoś w locie pozmieniam. Zatem co tu się zadzieje? Zobaczcie, najpierw mam źródło, czyli iteratory z zakresu, który będę brał jako ten początek do obróbki te, te dane początkowe, którymi coś będę robił tutaj, transformował, tak, przekształcał. I to biorę właśnie te wszystkie elementy z set 1. zakres iteratorowy c begin c end. C, czyli nie będę mógł tam nic zmieniać. Teraz używam no właśnie iteratora wstawiającego, który jest dla mnie dostępny przez ten adaptator iteratorów back inserter, a Tutaj mamy set 2 jako argument dla tego adaptatora, dla tej funkcji w zasadzie, tylko tak właśnie udziwniono nazwanej. I teraz to będzie powodowało, że będzie wiadomo, gdzie w pamięci znajdują się te miejsca wskazane właśnie przez ten iterator, gdzie będę miał wstawiać te nowe elementy po transformacji, po przekształceniu. I tutaj backinserter doskonale jakby będzie wiedział, gdzie to wstawiać. To jest moje źródło, oto. A tu mamy mój cel, to jest mój cel i back inserter mi to załatwi. Pushback by tego nie zrobił. Stąd taka mechanika, a tu mam lambdę tę nieszczęsną, która będzie coś robiła z tymi elementami ze źródła. Ona będzie je po prostu dodawać do siebie. Jedynkę do jedynki, dwójkę do dwójki. Takie o tutaj mamy przekształcenie p plus p. No i Jak to odpalimy i printniemy set 2, to zobaczcie mamy tam każdy element z set 1 ale podwojony po prostu P, P, plus P. To jest właśnie taki przykład, gdzie mogę sobie ten back inserter wykorzystać. I teraz dlaczego jeszcze nie robiłem tych lambd? Bo, bo tam w tych lambdach też używam różnych iteratorów i później, i tak, którego bym nie zaczął tłumaczyć, to jedno gdzieś tam pojawia się z drugim. No po prostu ciężko jest z tym C pod tym względem, bo tłumaczysz jedno, a tam jest wszystko inne. No i tak. No to weźmiesz jeden element, żeby go wytłumaczyć, a, a tam jest wszystko też inne. I tak dochodzimy do tej wiedzy. Popatrzcie dalej. Tutaj prościutki przykład wstawiacza początkowego. Też mamy wstawiający iterator, tylko, że zamiast back-inserter to mamy front-inserter. I mamy kolejkę o dwóch końcach Y. Front-inserter Y300 i front Inserter Y400, czyli najpierw na początek wstawi 300, a potem 400. Zwróćcie uwagę, że to jest tak, jakbym do iteratora przypisał wartość, tylko nie muszę pisać gwiazdka iterator. Czekajcie, tu miałem w tym komentarzu jednym. Ozerknijcie sobie tutaj. o Widzicie? Tu jest też back inserter było o, w tym miejscu. Back inserter, i tu przypisałem 100. To jest tak właśnie, jakbym do normalnego iteratora zrobił coś takiego. Stąd to też, ten, to też jest jakaś forma iteratora, tylko trochę. Inaczej podefiniowana. No i tutaj 300 i 400 zostaje dodane. I wyświetlmy to. Uwaga, no F10. O, i jest. Zobaczcie, 400 jest pierwsze, bo to daje ciągle na początku. Teraz skopiuję to, co już jest w tej kolejce o dwóch końcach. Skopiuję na początek. Tegoż właśnie samego kontenera. Dlaczego nie muszę tu rezerwować pamięci? Tam musiałem, bo to był wektor. Kolejka o dwóch końcach dodaje na początku i końcu bez żadnej potrzeby tworzenia tutaj rezerwowanej pamięci, bo nie są to sekwencyjne kontenery. I teraz o, nasz algorytm kopiowania odpalony i jeszcze raz print. I mamy, zobaczcie, 300, 400, 400, 300. Logiczne, no bo najpierw wybrałem 4, Miałem 400-300, zatem przy kopiowaniu pierwszy element od 400, pchnąłem go na początek, zatem będzie 400-400-300, a drugim elementem jest 300 i znów go daję na początek. Stąd 300-400-400-300 to dokładnie to, na co powinniśmy patrzeć. A teraz tak zwany wstawiacz ogólny, czyli praktycznie dla każdego kontenera działający, z wyjątkiem arrayów i forward list, czyli tablic i list jednokierunkowych. Praktycznie wszystko analogicznie, zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. Ten inserter, skoro jest taki nie, że tylko back albo front, wymaga na drugim miejscu podania pozycji, czyli gdzie ten inserter ma się odwoływać. No i tu raz sobie wykorzystuję ostatni element, czyli wstawię 500 na końcu, potem do L1 wstawię sobie na pozycji przed końcem, czyli przed 500 a potem znów na końcu no i stąd jak wyświetlimy mamy 600 500 700 a potem skopiuję wszystko z L1 do L2 gdzie wykorzystam inserter i będę to wstawiał od pierwszego miejsca naszego L2 czyli po prostu będzie to o druga taka sama w tym momencie lista L2 tak samo tak samo elementy ułożone tylko tutaj strzałeczkę porobiłem no i teraz kolejne ciekawe iteratory iteratory strumieni strumieni Wyjścia, wejścia. To też ciekawa sprawa. Tak jak iteratory wstawiające działały na kontenerach, to tutaj mam iteratory do strumienia. Czyli mam, popatrzcie, nazwałem sobie tutaj out ostream iterator, czyli będzie to iterator do strumienia wyjścia. Jakby to chcić sobie wyobrazić, tak na początku, to jest coś takiego, że będę miał iterator do elementów, które będą wysyłane na wyjście, w tym wypadku na terminal, na konsolę. Pewna abstrakcja. I znowu, o co chodzi? Zobaczcie w działaniu. Zobaczcie. Tym razem argumentem dla tego elementu, tego iteratora, tu on jest jawnie zdefiniowany jest nie kontener, a a tu jest taki rozgranicznik, czyli kolejne elementy, które będę tam do tego strumienia wysyłał, będą się same oddzielały dwukropkiem. Tak naprawdę to jest dokładnie to w praktyce, co używamy, kiedy robimy operator strumienia, te nasze dwa nawiasy kątowe. Ale tu trochę innym, w innym użyciu. I teraz zwróćcie uwagę. Wciskamy w 10 i teraz mam pętelkę gdzie sobie pobieram ze zbioru kolejne elementy jako i. Mam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej. I teraz zobaczcie, co się stanie. Mam tu takie dziwne coś. Gwiazdka out równa się i. Ten gwiazdka out to jest iterator do strumienia. Iterator strumienia, czyli... Przypisanie czegoś do iteratora z gwiazdką intuicyjnie oznacza, że ja wstawiam wartość. Iterator wskazuje jakiś element, a ja tam wstawiam wartość. No ale ten iterator powiązałem z, z strumieniem wyjścia, zatem wpisanie tam i do tego iteratora, co zrobi? Patrzcie teraz, patrzcie tu na te, na te żółte tu, patrzcie tu. Oga. Oga. Boom. Najpierw i jest jedynką. Kiedy więc do out przypisuję i, to tak naprawdę do strumienia. Tak w praktyce wysłałem wartość 1. I tam poleciało, i od razu się ten delimiter tutaj, ten, ten ogranicznik wstawił, ten taki rozdzielacz. Teraz zwiększam iterator, no bo tak logika nakazuje, no bo to iteratory przesuwam się na następny element. Przesunąłem się i walimy tam dwójeczkę, trójeczkę, czwórkę, bum, piątkę. Wolę i auty. Jakieś takie prostsze. Ale działa. Iterator, abstrakcyjne pojęcie, uchwyt do jakichś elementów. Mogę mieć iteratory do strumieni. Fajna sprawa, można bardzo ciekawie to wykorzystać. Yy, jeszcze raz, FOR się skończy, idziemy dalej, i tu zobaczcie to samo, tylko wykorzystamy nie pętlę, a jakiś kontener. Mam kontener, wektor z jakimiś elementami, i teraz zobaczcie, co zrobię. Skopiuję. I to jest właśnie, tu widać tę potęgę ogólności, bo im bardziej ogólne, tym ciekawsze mechanizmy mogę stworzyć, choć mogą się pojawić z tym związane błędy. Ale tu widać siłę tej biblioteki algorytm, która dostarcza nam na przykład mechanizm kopiowania. Kopiowanie działa na iteratorach. No tu proszę bardzo, mamy. Tutaj mam wektor data i tam biorę sobie, kopiuję zawartość tego wektora data na out. Out jest iteratorem, tylko że powiązanym z strumieniem. Iteratory wskazują jakieś miejsca, więc pewne miejsca z pamięci wysyłam do innych miejsc, które są wskazane przez iterator. A te miejsca są powiązane ze strumieniem. Zatem co się stanie? Patrzcie, patrzcie teraz. Boom. Tutaj już nie miałem pętli FOR, więc tak cały ten kontener został tam wysłany. Ale doskonale było tutaj dla C wiadome, że to jest nie jedna wielka liczba, 1, 4, 5, tylko. To jest jeden, to jest dwa, to jest trzy. To są kolejne elementy z kontenera wysłane na ten out I wszystko poleciało tu. I się ładnie oddzieliło dwukropkiem. Dlaczego? Bo tak zdefiniowałem tutaj mój ten iterator strumienia, że ma być te kolejne elementy, mają być tak oddzielane. No to się tak oddzieliły. Ok. Tutaj chyba robiłem jeszcze raz to samo. A tak, tutaj zrobiłem to samo, tylko nie korzystałem z out, tylko po prostu. O, tak na żywca tu wstawiłem taki iterator strumienia. No, taki bezpośrednio, nie przypisałem go do żadnej zmiennej. Wtedy, zobaczcie, robi się tak, że nie ma nazwy, tylko po prostu jest ostry iterator int, to jest typ i w nawiasach, taki konstruktor od razu. Nie, w nawiasach, właśnie tutaj seeout i ogranicznik, tylko go tutaj zmieniłem. O. I mamy też wszystkie elementy z wektora, tylko są oddzielone strzałeczką. No to teraz ciąg dalszy, następne rzeczy. Teraz będzie operator iterator do strumienia wejścia. Będziemy dane wprowadzali. To jedziemy. Tutaj tworzę sobie wektor. Ten wektor nazwałem from user, bo tu wylądują dane, które wprowadza użytkownik. Uwaga, nie robię tu żadnej kontroli błędów, co by było, gdyby ktoś wprowadził jakieś nieinty. Chociaż to wtedy nic się takiego złego nie stanie, akurat w tym przypadku. Mamy wektor. Teraz uwaga, algorytm kopiowania. I tu popatrzcie. Tworzę sobie iterator strumienia, ale wiąże go. Tam był ostream, tu jest e stream, Wiąże go z cin tak z konsolą, tak wejście. Czyli będę wprowadzał, tak jak cin robiliśmy tam dwie strzałeczki, żeby pobrać dane. To tu właśnie z tym cinem to jest związane. To jest taki pierwszy argument w tym kopii Teraz drugim i tu uwaga, bo zawsze kopi potrzebuje zakresu. Tu mam iterator początkowy, a tutaj ta druga pozycja to jest iterator końca. I tutaj jest to po prostu taka definicja. To jest taki domyślny konstruktor iteratora strumienia wejścia, dzięki któremu określony iterator końca strumienia, bo tego oczekuje algorytm kopii, jest w ten sposób właśnie definiowany, w ten sposób jest określony. Po prostu tak ma to wyglądać, tak? Tutaj to, to nie jest, jak ja to rozumiem, to jest taka definicja, nie? że to oznacza jakby iterator końcowy, ok? Bo pamiętajcie, kopii zawsze potrzebowało takiego zakresu. Iterator startujący, ten końcowy, i wtedy on tam szedł sobie. To tutaj właśnie ten początkowy to jest, o dokładnie zaczynamy, tak? A tu jest ten iterator, który byłby związany z końcem. Taki iterator pusty, taki konstruktor domyślny po prostu, tak? I to jest ten jakby stąd będę kopiował. To jest moje źródło. I to źródło jest powiązane z cinem, z tym wejściem. Ale. Obsługiwane te dane, które będę wprowadzał, są obsługiwane przez iteratory strumienia, właśnie wejścia. I gdzie te iteratory będą wysyłać te dane, które będą tam do nich przyklejane? Ano, właśnie, za pomocą kolejnego iteratora, iteratora wstawiającego i funkcji back in center adaptatora back in center będę je wstawiał. Te kolejne dane, które płyną z CINA, będę je wstawiał do wektora. A kiedy się zakończy to kopiowanie? Kiedy zakończę tutaj wpisywanie danych? No i teraz zobaczcie, program tutaj nie puści mnie dalej. Jestem tutaj na tej linijce, ale on na coś czeka, na co czeka? Aż wprowadzę dane. No to wprowadźmy trochę intów. Tak do szóstki na razie. Enter. No to spróbujmy teraz jakoś to zakończyć. I teraz mogę wpisać błędne jakieś informacje. Wtedy się to zakończy, ale mogę wcisnąć też Ctrl Z. On wtedy uzna, że zakończyłem wprowadzanie. I wtedy, o, zobaczcie, i teraz nastąpiło zakończenie całej tej kopii. Teraz mogę przejść do kolejnego wiersza i zobaczyć, co w tym From User wylądowało. Uwaga. Bum, wylądowało tam 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dokładnie wszystko to, co wprowadziłem. Ktoś powie: po co sobie tak utrudniać? Przecież. Przecież można było cinem tam normalnie po, 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 pobierać to, wpisywać do wektora w pętli. No tak, tylko tu mamy bardziej ogólny stopień programowania, gdzie korzystam z całego interfejsu tych wszystkich kontenerów STL-owych, więc mogę bardziej ogólne, bardziej abstrakcyjne, bardziej uniwersalne mechaniki tworzyć. Czyli w takim no po prostu no, dojrzalszym programowaniu, poważniejszym, pewnie raczej szukalibyśmy takich rozwiązań, niż tam. CIN, strzałki, strzałki. Ale w takim szkolnym to wiadomo, że, że pewnie nie. I tu jeszcze jakaś taka y, prosta funkcja Unicopy. To jest takie kopiowanie z pominięciem tego, co się powtórzyło. I tu sobie odpalimy ją i zobaczmy, mamy tu co. A, akurat nie wpisałem nic, co by się kopiowało. I tak wszystko miałem unikatowe. Ale możecie sobie zrobić doświadczenie, wpisać np. 2 i zobaczyć, co się stanie. No to pójdźmy dalej. W tej linijce tworzymy sobie wektor stringów. Będziemy teraz do wektora z napisami coś wkładać. A tutaj mam właśnie end of stream. Tutaj jest ten iterator domyślny, czyli taki iterator jakby końca strumienia. To dokładnie, co było tutaj wcześniej. O, tak bezpośrednio. To tutaj zamiast tak podawać bezpośrednio, po prostu stworzyłem sobie ten domyślny konstruktor iteratora końca, jakby sobie nazwałem, end of stream, ok? No i teraz używam kopiuj, ok? Dobra, czekajcie, przejdziemy tutaj, o, i znowu mamy tak, jako początek to jest właśnie ten nasz strumień, otwieramy, a końcem jest właśnie ten end of stream i teraz będziemy to, co tutaj z konsoli wejścia, z tego Iteratora wejścia powiązanego z cinem to, co tu będzie wprowadzane, będę back insertował do, tej, do tego wektora z napisami. No i w tym momencie o, już tutaj mi nie pozwoli dalej przechodzić. Teraz muszę coś zacząć wpisywać. No to wpiszmy tam coś, A, B, nie wiem, C, D, jakieś słowa. Enter. Od razu dam Ctrl Z Enter i wtedy on już zakończy ten strumień. I teraz wyświetlmy O. I zobaczcie, A, B, C, D i tam jakiś ciąg przypadkowych literek. Na koniec jeszcze jeden maleńki przykład. Ponieważ mamy do czynienia z iteratorami, nic nie stoi na przeszkodzie myśleć o tym wszystkim jako o iteratorach. Myśleć o tym dokładnie tak, jak myśleliśmy o tych iteratorach, których używaliśmy do tej pory. Zobaczcie. Tworzę tutaj sobie getstring, czyli Iterator strumienia wejścia powiązany jawnie tutaj z CIN. I teraz w pętli. Uwaga. W pętli będę sobie sprawdzał, że dopóki ten getString jest różny od End of stream, czyli dopóki nie ma końca y, strumienia, czyli nie przestałem wprowadzać, co będę robił? Będę wyświetlał to, na co obecny iterator wskazuje. Ja tu sobie wprowadzę kilka takich elementów tak na raz wiecie bo mogę. Wcisnę Enter i teraz będzie się wykonywał while. Popatrzcie tu już F10 musi zadziałać. Pierwszy element z tego strumienia odpalamy to jest a wyświetliłem specjalnie dwa razy żeby było można zobaczyć że to nie jest że pobrałem znika ten getString w pierwszym kroku pobrał pierwszy element ze źródła i gwiazdka getString czyli Pobierz wartość, którą ten iterator przechowuje. To jest właśnie napis. A teraz zwiększam iterator. Przesuwam się na następny element. I co? BB, CC, DD, EE, FF, GG, AA. I tu jako ciekawostkę. Mogę też wykorzystać już znaną wam funkcję advance i na przykład przesunąć się nie o jeden, ale o co drugi element i pomijać ten jeden element. Czyli skoro mam iteratory, to nie muszę tak po jednym. Tu mogę się przesunąć o dwie pozycje. Tylko uwaga, jak się będziecie tak przesuwać, to pamiętajcie, że można przekroczyć ten end of stream i tu nie ma zdefiniowanego działania nasz. Nasze C tutaj może się zgubić, więc tutaj programista musi sam pilnować, czy przypadkiem gdzieś nie wylazło. Po prostu. Bo potem nie będzie mógł tu już nic pobrać ani wstawić się to wszystko weźmie i yy, tak naprawdę wywali jakimiś wyjątkami, albo po prostu dziwne, nieprzewidziane działania się staną. Tak czy inaczej, nie wiem, czy do końca udało mi się przybliżyć. Początkowo, chociaż tak na, na, na pierwszy rzut, te mm, iteratory one nie są może jakoś wprost związane z tutaj z biblioteką C, nie wiem, 17, raczej jeszcze z C standardu 11, ale niewątpliwie są jakąś aktualizacją do tego, co miałem we wcześniejszym kursie i są jakimś rozszerzeniem tego, co już wiecie. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że. Że wybaczycie wszystkie potknięcia, niejasności, jeśli coś nie do końca wyjaśniłem. Eee, no, jeszcze wiele rzeczy można by tu było pewnie powiedzieć, no, ale jakoś porcujemy się na skrawki wiedzy. Po trochu, po trochu. Do następnego odcinka. O Lambdach.